Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że w tym trudnym okresie przedświątecznym znajdujecie czas, by tu wspólnie się spotkać, pewnie podsumować sobie ten mijający rok. Może poczynić jakieś plany na przyszłość. Jest mi niezmiernie miło, że zawsze gościmy tu oczywiście w takim dniu tych, którzy na co dzień wspierają nasze działania. Witam bardzo serdecznie przewodniczącą Rady Przyjaciół Harcerstwa, panią wiceprezydenta Małgorzatę Bogdanowicz-Bartkowską. Cieszymy się, że w takich chwilach jest razem z nami. Witam przede wszystkim członków Rady, którzy na co dzień wspierają nasze działania. Może nie są oni aż tak widoczni, ale my najlepiej wiemy, jak możemy na nich liczyć. Witam Krzysia Matczyńskiego, który ostatnio lekko się zaniedbał, bo na ognisku nie był i nie pląsał, ale mam nadzieję, że odrobi te zaległości i ostatni raz mu wybaczamy nieobecność. Witam Marka Eliasiaka, który dzielnie nas wspiera, między innymi teraz pomagał nam przy legalizacji pomostów na Brzezie przy bardzo trudnym temacie. Bardzo liczymy, że nam jeszcze pomoże. Prosimy jak zwykle o jeszcze trochę. Widzę, że się nim zajął, także myślę, że rozmowy będą we właściwym kierunku podążały. Witam Bosmana naszego oczywiście w stanicy, którego wszyscy znacie. Witam pana Józefa Malgrema, prezesa Ekpolu spółki ZOO, który finansowo wspiera nasze działania. Wtedy, kiedy mamy takie potrzeby. Witam panią Aldonę Duniak, moją osobistą mamę, która też przekazuje co roku nam się z 1% od lat. Witam Anię Brzozowską, przedstawicielkę Urzędu Wojewódzkiego, która też doradztwem nam służy często i pomocą. I męża jest Kamila Brzozowskiego, przedstawiciela Michelinu. Kamil bardziej współpracuje tu ze Zbyszkiem na Bryzie, może to na co dzień nie wszyscy widzą jego działania. I tak samo Mateusz Szczepkowski. To już rodzinna taka pomoc, bo jeszcze rodzice też wspierają, ale dziś ich nie ma. Na co dzień są w Kozłowie, pani dyrektor ze szkoły nie może być z nami obecna, ale zawsze myślami jest razem z nami. Z Mateuszem Basia Michałowska, niedawna młoda mężatka, bardzo nas to cieszy, Basiu, że zmieniłaś stan cywilny, ale że jesteś z nami. Witam Olę Przysiadę, która teraz zajmuje się programem w Chówcu i część obowiązków moich przejęła. Witam Kubę Koziołka, najmłodszego szefa zespołu do spraw organizacji imprez i drużynowego naszego i rzecznika prasowego Chówca od niedawna. Jedyny zresztą. Tak. Witam Michała Siłowskiego, szefa zespołu kwatermistrzowskiego Chówca. Witam Szymona Kiedyna, mistrza harcerskiego, który przejął obowiązki Basi Brzozowskiej. Witam Kasię Polkowską, zastępcę komendanta Chówca, która nas wspiera. Witam Sarę Piotrowską, członkiem Namiestnictwa Starszego Harcerskiego Chówca. Witam Mikołaja Wyszyńskiego, drużynowego przy Szkole Podstawowej Nauki, Rodzicielskiej, które on negocjował. Były przynajmniej o 25% niższe od planowanych. Także witam Anię Pawełczyk, która od niedawna pracuje w Chówcu, była na stażu, w tej chwili jest na pół etatu, zajmuje się finansami, świetnie się rozwija, bardzo mnie to cieszy. Witam Jadzie Górnicką, która się też finansami zajmuje. Jadzia z Anią się uzupełniają nawzajem, także odpowiadają za sprawy finansowe. Witam Darka Górnickiego, przewodniczącego Sądu Harcerskiego Chówca. Darek nie ma dużo pracy na szczęście, dobrze doświadczył. Chorągi ma więcej. Chorągi ma więcej, więcej zadań mu powierzają. Witam Krzysztofa Waszyńskiego, witam Hanię Waszyńską, członka Komendy Chówca. No i
po mojej lewej ręce Emilkę Nowicką, skarbniczkę Kupca, która w tej chwili, z racji tego, że jestem na zwolnieniu lekarskim, pełni obowiązki komendanta i dzielnie jego zastępuje sobie radę. Panią komendant. Komendantkę na zwolnieniu lekarskim. Także kochani, miniony rok był bardzo pracowity, tak jak mówiliśmy, pod każdym względem angażowaliśmy się w działania, jeśli chodzi o współpracę ze środowiskiem lokalnym, w pracę wychowawczą. Angażowaliśmy się też we współdziałania z innymi środowiskami harcerskimi. Nie zabrakło nas na imprezach ogólnopolskich też. Bardzo mnie to cieszy, że co prawda ja nie mogłam uczestniczyć, że część z Was uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym z locie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Zakopanem. Cieszy mnie, że byliście zadowoleni. Szkoda, że tylko tam 12 czy 14 osób wzięło udział. Albo to aż. Dzielnie reprezentowaliście nasz region i bardzo mnie to cieszy, że po raz pierwszy tak naprawdę mogliśmy w tej ważnej uroczystości uczestniczyć. Bardzo mnie to cieszy to, że w tym roku już jesteśmy po zjeździe sprawozdawczym. Tak naprawdę wzrasta liczebność Kupca i to dość znacznie. W stosunku do roku ubiegłego mamy wzrost o 60 członków. Na dzień wczorajszy administrator Kupca mi powiedział, że jest nas 461 osób. Jest to budujące i myślę, że to jest bardzo duża zasługa drużynowych, tych, którzy bezpośrednio pracują z dziećmi na co dzień, szefów zespołów, no i całej oczywiście komendy Kupca i nas wszystkich. To znaczy, że to dobrze drużyna wszystkim, a jeszcze jak przy tym będziemy mieli szansę się rozwijać, to fajnie. Oczywiście bez pomocy i wsparcia nie radzilibyśmy sobie. Na pewno o mało które stowarzyszenie dzisiaj jest w stanie sobie poradzić. W tej chwili może jest nas tu troszeczkę mniej, jeśli chodzi o drużynowych. Właśnie trwa zbiórka publiczna w supermarkecie Real. Bardzo mnie to cieszy, że pozyskujemy środki finansowe na działania, bo to w znacznym stopniu ułatwi współdziałanie później i zmniejszy koszty uczestnictwa w zimowiskach, zlotach, rajdach czy biwakach, a także uatrakcyjni pewnie program w Waszych drużynach i to mnie cieszy. Natomiast no, martwi mnie, że nie wszyscy tutaj spotykamy się, ale zawsze jest tak, że jeśli spotkania robimy w tygodniu, to mamy świadomość, że część z nas pracuje, ma jakieś obowiązki. Nie wszyscy pracują na miejscu, część członków komendy też pracuje poza, między innymi Grzesiu Mazar pracuje w Warszawie w tej chwili. Roland Dębski jest w terenie, także prosił i Marka, żeby złożyć im życzenia. Nie mogą dzisiaj uczestniczyć, ale myślami są razem z nami. Ja chciałam przy okazji podziękować tym, którzy rokrocznie właściwie przekazują środki z 1% na nasze stowarzyszenie. Nie zawsze to jest na Kupiec, często jest to na drużyny, bardzo mnie to cieszy. Nie ma to znaczenia tak naprawdę. Ważne, że wpływa na konto Kupca i że pieniążki te są do podziału później na obniżenie kosztów programu, czy kształcenie, pracę z kadrą, czy uatrakcyjnienie naszych konkretnych zajęć. I tu chciałam w imieniu swoim jako pierwszej przekazać podziękowanie, jak zwykle, pani Małgorzacie Kuchlanowicz-Bartnikowskiej i mężowi za te przekazane pieniążki. Bardzo mnie to cieszy, Gosieńko, że możemy na to liczyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dotarła Dorotka Limontas, członek zespołu kształcenia i pani Wandzia Wander, dyrektor przedszkola numer 29, które dzielnie z nami współpracuje też od lat. Także witamy serdecznie. Nie wszyscy są dzisiaj obecni. Dziękuję. Dziękuję pani Aldonie Dumiak za przekazane pieniążki. Dziękuję pani Adzie Brzolowskiej. Ja też od lat przekazuję tam cytuję 1%. Ja też mogę wydać się do wysyłania. Może Darek mamie przekażesz, bo ona też przekazuje 1%.
już od lat, także dzięki serdecznie. Dziękuję. Dorotka ci też. Ja? Za te złotówki. Moja złotówka, ja tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. On kasę trzyma, tak? Kasę to ja trzymam w domu. Jadzia z Darkiem. Też nie pokam kasę trzymał, że jadzia z zawodu. Dzieci. Marek i Jasia. Druga Kasia może za męża odbierze podziękowanie, tak? Kochani, to jeszcze i tak nie są wszystkie podziękowania. Myśmy drukowali tylko dla tych, którzy są dziś obecni tutaj z nami. Ileś osób nie uczestniczy, ileś osób przekazało swoje środki na działania konkretnych jednostek, gromadzicowych, te podziękowania na pewno będą i drużynowie otrzymają je po to, żeby na wigiliach swoich wręczyć tym, którzy wspierają te działania. Także dziękuję serdecznie za to, że prosimy, nie byli zdecydowani, na co przekazać ten 1%, a nikt tego jeszcze w tym roku nie zrobił. Natomiast przyszły rok już się zbliża, to delikatnie podpowiadamy, że ten nasz wynik jest gdzieś tam zawsze ręką. Jeśli nie, to chętnie służymy. Na naszej stronie na Facebooku zawsze można to znać. No, witam Maćka Micielskiego. Także kochani, ja z okazji nadchodzących świąt życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, szczęścia i radości oczywiście, pomyślności w gronie rodzinnym, spełnienia marzeń i tego, czego sobie życzymy. Zapraszam do składania życzeń, chyba że jeszcze przewodnicząca rady chciałaby coś powiedzieć, ale ponieważ wychodzi wcześniej, więc myślę, że wykorzystamy to. Dziękuję bardzo. Ja też chciałabym złożyć życzenia dzisiaj wszystkim, którzy znaleźli czas, żeby spotkać się tradycyjnie jak co roku. Myślę, że chyba źle byśmy się czuli, gdybyśmy się nie spotkali. Chciałam też dzisiaj jeszcze usprawiedliwić pana Zbyszka Karpowicza, który nie mógł dzisiaj do nas dotrzeć i to się stało po raz pierwszy, ale ważne sprawy osobiste zatrzymały go dzisiaj w domu. Zanim wygłoszę życzenia, chciałabym powiedzieć, że w poniedziałek odbyła się nasza konferencja, która była poświęcona działaniom Rad Przyjaciół Harcerstwa. Była piękna prezentacja. Muszę powiedzieć, że Hufiec ma najbogatszą historię, jeśli chodzi o Radę Przyjaciół. I o tej historii coś tam niecoś powiedziałam, znaczy bardzo dużo powiedziałam, w ogóle długo mówiłam, żeby podkreślić to, że długo działa Rada Przyjaciół, że ona jest ważna, żeby też zachęcić inne Hufce do tego, żeby tworzyć takie Rady Przyjaciół. Wypowiadali się też komendanci Hufców, którzy przyjechali z całego województwa pod adresem państwa, członków Rady Przyjaciół, wszystkich. Padło tyle ciepłych słów, naprawdę tyle miłych słów, że i tyle nowych propozycji się pojawiło, że myślę, że warto, że ta konferencja się odbyła. Wszyscy uczestniczyliśmy też w Światełku Betlejemskim. Byłam także ze wszystkimi na wigilii organizowanej przez chorągiew. Zatem w sposób bardzo taki pożyteczny zostały środki wykorzystane na ten cel przyznany przez Urząd Miasta
harcerstwu jako organizacji pozarządowej, bo między innymi to zadanie było do realizacji w tym roku wspomagane środkami urzędu. Na tej konferencji, nie wiem jak to będzie, ale ja się zobowiązałam, że przygotujemy specjalny informator, który będzie na stronie internetowej przede wszystkim Chówca, ale również i Chorągwi, który będzie mówił o tym, jakie są zadania, cele rad, a do tych pierwszoplanowych zadań, do tych najważniejszych zaliczyliśmy promocję ruchu harcerskiego oraz wsparcie tego ruchu w różny sposób. Mówiliśmy tam również o 1%. Taki informator wraz z taką lekką podpowiedzią, w jaki sposób ta organizacja pozarządowa może starać się o środki, przykłady dobrych praktyk, to wszystko będzie na stronie internetowej, najpierw Chówca, a potem Chorągwi, jeśli się zgodzicie. No i to chyba na tyle zdam sprawozdanie z poniedziałku. A już mówiąc o tym, że chyba byśmy się bardzo źle wszyscy czuli, gdybyśmy się dzisiaj nie spotkali, to chciałam podziękować wszystkim, którzy wspierali Chówiec i tym 1% i radą i takim pomocą organizacyjną, a także pracą własnych rąk, bo przecież też tak było. Chciałabym wszystkim Państwu życzyć bardzo dobrego nastroju podczas świąt Bożego Narodzenia, takich miłych, ciepłych chwil, ale może też i takiej nutki refleksji nad tym, co się działo w tym roku, który myślę był dla nas wszystkich rokiem trudnym, ale nic dziwnego, bo 2013 przestępny, ale jakoś przeszliśmy i wyszliśmy chyba wszyscy obronną ręką z tego trudnego roku. Życzyć w nowym roku wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, a tu przede wszystkim pani komendant, zdrowia i szybkiego powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Ewa, trzymamy kciuki, na pewno wszystko będzie dobrze, pięknie wyglądasz, chyba ci to posłużyło jakoś. Także zdrowia, zdrowia, no i wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby to, co się nie udało w tym roku zrobić, to może się uda i w przyszłym roku zrobić i na pewno to zrobimy. Dziękuję. Zapraszam w takim razie do składania życzeń i poproszę, może Krystyna Ładek. Kamera już kończy. Mam jak ci tak mogę pożyczyć, wiesz? Ale nie, ty do nas przyjdziesz. Nie zaprosili cię. A, sorry. Dziękuję za oglądanie.
to się nagrywa? Tak.
Ale my jechałyśmy jak wariaty, wiesz? I to chyba przyjmiałyśmy. Dzieci, więcej dzieci ci życzę. Pomyślności, zdrowia, energii. I to jest zjawisko, które chciałabym. Już naprawdę wspaniałą rzecz. Uczestniczysz w użyciu nowego środowiska. A to jest dla mnie bardzo ważne. Także wytrwałości, siły, energii. To płyniecie tylko jeszcze bardziej. I to jest...